Czy w Polsce jest bezpiecznie? Jeżeli planujesz dłuższy lub krótszy przyjazd do naszego kraju, to na pewno zadajesz sobie to pytanie. I właśnie o tym porozmawiamy dzisiaj z ludźmi na ulicach Katowic. Zobaczymy, co mają nam do powiedzenia na ten temat. Chodźcie! Jeżeli cudzoziemiec wybiera się do Polski na wakacje, albo może nawet myśli o tym, żeby tu przyjechać na studia albo do pracy, czy będzie się czuł bezpiecznie w Polsce? Myślę, że tak. Czy będzie czuł się bezpiecznie? Myślę, że zdecydowanie tak. Jestem Polakiem, także bardzo dobrze i komfortowo się czuję jako obywatel. Jest bezpiecznie, proszę panią. Ja się czuję bardzo bezpiecznie. No tak średnio, raczej średnio. A dlaczego? Duża przestępczość jest w Polsce i niezbyt bezpiecznie wieczorami na ulicach. Przynajmniej w centrach dużych miast. Myślę, że mimo wszystko tak. Wiadomo, jest, u nas w Polsce jest tak jak w każdym innym kraju, że są ludzie i fajni, i ci mniej fajni. Ale generalnie przynajmniej tutaj, gdzieś tam w Katowicach, w okolicach, mi się wydaje, że tych ludzi fajniejszych jest dużo więcej niż tych takich negatywnie nastawionych do obcokrajowców i w ogóle do ludzi tam spoza Katowic na przykład. Myślę, że nie do końca również. Przepraszam, że to takie jest przesłanie, ale będąc właśnie, mając pewną barierę językową, może też być wrażliwy na jakieś takie drobne oszustwa. Myślę, może nie jakieś wielkie, ale właśnie na jakieś drobne. Może nie tylko oszustwa, po prostu na jakieś ataki takich ludzi, którzy chcą wykorzystać właśnie problem językowy. Myślę, że w tej chwili już chyba tak. Raczej nie ma tutaj problemu ani z komunikacją, ani z, no z takim elementarnym poczuciem bezpieczeństwa, bo tutaj wydaje mi się, że jest wiele miejsc, gdzie można się czuć zagrożonym. Natomiast generalnie no, ta sytuacja się na przestrzeni ostatnich lat diametralnie zmieniła. Na korzyść. A pan się czuje bezpiecznie? Tak. Pomimo tego, że jestem tutaj, nie jestem z Katowic, jestem gościem, czuję się bezpiecznie. A pani się czuje bezpiecznie w Polsce? W Polsce czy w Katowicach? A no właśnie. Bo to jest bardzo duża różnica. Katowice są coraz gorsze. Bezpiecznie nie powiedziałabym. W porównaniu z tym, co miałem w domu, to tak, na pewno zdecydowanie czuję się bardziej bezpieczny tutaj. A skąd jesteś? Z Białorusi. No to chyba się rozumie, dlaczego. Czy czuje się pani bezpiecznie w Polsce? Częściowo. W miarę. Co to znaczy w miarę? To znaczy w pewnych sytuacjach tak, wydaje mi się, że jednak jesteśmy też informowani dosyć często o tym, że jednak padamy ofiarą różnych oszustw. Teraz plaga jest tych oszustw typu na wnuczka, na kogoś tam. Wydaje mi się, ja mam w takiej dalszej rodzinie osobę, która dwa razy została oszukana w ten sposób, więc znając tą historię trochę, mogę powiedzieć, że nie do końca czuję się bezpiecznie. Mi się jeszcze nie zdarzył żaden przykry incydent, więc czuję się jak najbardziej bezpiecznie. Z czego wynika to poczucie bezpieczeństwa? Czy nie wiem, mamy taką policję sprawną, czy ludzie są dla siebie rzeczywiście życzliwi, nie robią złych rzeczy? W moim otoczeniu ludzie są bardzo życzliwi i myślę, że z tego to wynika. Czy polityka jest prowadzona bezpiecznie i w bezpieczny sposób, tak żeby to odczuwali obywatele? Nie do końca. Natomiast ja się tu czuję bardzo bezpiecznie i na razie z Polski wyjeżdżać nie chcę. W Polsce się raczej pozwala na wyrażanie swojej własnej opinii i że nawet, nie wiem, znaczki po prostu, że chcesz mówić możesz mówić o rzeczach i pokazywać rzeczy, które chcesz pokazywać i o których chcesz rozmawiać i że za to nie zostaniesz ukarany w żaden tutaj sposób, jeśli oczywiście to nie idzie wbrew prawu. No myślę jakby z perspektywy statusu, że mam gdzie mieszkać, mam rodzinę, mam co jeść, mam swój biznes, który cały czas rozwijam i myślę, że to są takie filary bezpieczeństwa, jakby, nie? Które powodują, że ja się dobrze czuję i pewnie i nie muszę, nie wiem, szukać pracy czy myśleć o tym, żeby wyjechać za granicę. Dużo ludzi było pozytywnych, dzisiaj na przykład spotkałem, tu z kimś sobie porozmawiam, bo tutaj jak pani widzi, pomagamy właśnie chłopakom z Ukrainy, więc sobie to chodzę do ludzi, tu do jednej osoby, tu do drugiej, no i po prostu większość ludzi jest otwarta i na rozmowę, i przyjaźń nastawiona.
ogólnie są po prostu pozytywnymi ludźmi. Nie wiem, myślę, że ludzie są raczej pomocni, jak mam jakiś problem na ulicy, czegoś szukam albo potrzebuję jakiejś pomocy, to raczej ludzie mi pomagają. Nie wiem, mam takie poczucie, że mogę poprosić o tą pomoc. Jeżeli uczycie się języka polskiego z naszych wywiadów ulicznych i macie wrażenie, że ludzie mówią dla was zdecydowanie za szybko i nie nadążacie za nimi, to pamiętajcie, że mamy rozwiązanie tego problemu. Do każdego naszego odcinka przygotowujemy taki specjalny plik audio, w którym lektor jeszcze raz powoli czyta zapis wszystkich rozmów, żebyście mogli uczyć się polskiego w swoim tempie. Wszystkie informacje na temat tego, jak zdobyć te nagrania, tam na dole w opisie. A jakie to mogłyby być zagrożenia w Katowicach? No, przede wszystkim mnóstwo dziwnych ludzi się gdzieś tam skądś powychodziło i mówię dziwnych, prawda, w cudzysłowie, bo są, no, są niebezpieczni, no, bo albo biegają na ćpani, albo są nienormalni, albo ja nie wiem skąd powychodzili. Rzeczy w biały dzień dziwne się też potrafią zdarzyć. Ale to nie jest tylko i wyłącznie, że teraz. Już kiedyś też tak było. Myślę, że tak jak w każdym kraju, lepiej uważać na przykład po zmroku lub w mało uczęszczanych miejscach, gdzie nie ma ludzi w tym czasie. Natomiast myślę, że nie odbiega to od poziomu bezpieczeństwa w innych krajach. Czy na przykład wojna w Ukrainie wpływa na pani poczucie bezpieczeństwa? Znaczy, staram się w pewnym sensie izolować od takich nieciekawych informacji, ponieważ człowiek ma swoje sprawy i nie zawsze, żeby brać na swoje barki jeszcze dodatkowe inne. Tak, wpływa na moje poczucie bezpieczeństwa, aczkolwiek jakby naród ukraiński pokazał tutaj swoją determinację do walki i jakby świadomość, że wojna odbyła się daleko za Dnieprem, jakby sprawia, że czuję się tutaj bezpiecznie. Niewielki. Znaczy ogólnie tak, ale ja staram się myśleć pozytywnie i nie dopuszczać do siebie myśli, że może nam się tutaj coś stać. No, ale gdzieś z tyłu głowy jest taka myśl, że a jednak, ale raczej pozytywnie do tego podchodzę. A myśli pan, że jakby ten poziom bezpieczeństwa w całej Polsce jest taki sam, czy są takie miejsca, których lepiej unikać? No, przede wszystkim bym to podzielił na duże miasta i resztę Polski, tak ogólnie rzecz biorąc. Na pewno zawsze duże miasto niesie więcej rozrywek i więcej zagrożeń. Z tego, co tam czytałem w internecie, no to są takie miasta, gdzie na przykład jest mniej bezpiecznie, to jakieś tam te wskaźniki procentowe, jakieś tam przestępstw na mieszkańca, aż tak się na tym nie znam. No ale tak mi się zawsze wydaje, że w takim większym mieście, gdzie jest dużo policji, w ogóle wszystko gdzieś tam dużo ludzi jest bezpieczniej niż w takich mniejszych miastach, gdzie po prostu na przykład nocą jest mniej ludzi i na przykład ktoś taki gdzieś tam wracający nocą, no to może mu na przykład gdzieś taka krzywda stać. A czy ma pan takie poczucie, że polskie służby, policja, straż pożarna, wojsko działają tutaj, tak? Tutaj dotyka pani bardzo już takiego śliskiego tematu, tak? Tutaj nie mam doświadczeń ze służbami mundurowymi. I chciałbym wierzyć, że one stoją po właściwej stronie. No myślę, że mimo wszystko tak, szczególnie tutaj właśnie w Katowicach jest dużo tego widać. Tak na przykład gdzieś na rynku, no to co chwilę jakaś służba właśnie przyjeżdża, czy to policja, czy straż miejska. To karetki, no to wiadomo, bardziej jest to na wezwania. A tutaj generalnie straż miejska i policja cały czas patroluje, tutaj przynajmniej centrum Katowic. Tak, myślę, że tak. Skoro nie mamy jakichś wielkiego zamieszania, wielkich tutaj ataków, więc myślę, że tak. Generalnie widzę tutaj policjantów, którzy i po twarzach policjantów widać, że oni mogą ci pomóc i że nie chcą cię ująć jakoś i zabrać do stacji i że po prostu no, wzbudzają jakąś poczucie bezpieczeństwa.
Tak uważam. A ma pani jakieś swoje sposoby na dbanie o własne bezpieczeństwo? No tak, takie ogólne, bardzo ogólne, typu nie chodzić samemu po zmroku gdzieś dalej, jak trzeba. Zawsze w towarzystwie, jeżeli gdzieś się wychodzi z grupą, to nikt nikogo nie zostawia. Przyszliśmy razem, wracamy razem. To z takich ogólnych rzeczy. Tyle. Myślę, że tak. No nie wiem, zamykam drzwi na klucz. Noszę ze sobą łapteczkę, ale to dlatego, że wraz w lesie sobie po prostu zrobiłam krzywdę. Nie jest tak, że ktoś mi coś zrobił. No i tyle. Nie mam potrzeby robić czegoś więcej. Nie myślę, czy się coś stanie, czy się nie stanie. Nie wiem, może źle. Jestem optymistką całe życie. W związku z tym podchodzę do ludzi w miarę ufnie, choć już się nauczyłam też uważać. Nie myślę. Myślę, że tak elementarne jak gdyby poczucie bezpieczeństwa jest nam w stanie zapewnić przede wszystkim jak gdyby takie przyjazny stosunek do życia, tak? To znaczy, jeśli ktoś sam nie prowokuje pewnych konfliktów, to wydaje mi się, że jest w stanie nawet w sytuacji zagrożenia uniknąć pewnych działań, które mogą mu stanowić dla niego pewien problem. A co wy sądzicie na ten temat? Czy w Polsce jest bezpiecznie? Bardzo chętnie poczytamy wasze komentarze do tego odcinka. Zwłaszcza prosimy o głos osób z innych miast Polski. Chętnie się dowiemy, jak to u was jest. No i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień w czwartek w kolejnym odcinku Easy Polish. Do zobaczenia!